Dobry dzień, dobry dzień, dobry. Witam się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Witam Was w drugiej części filmu z HDF-ką. Z HDF-ką w kształcie tablicy. Jest to HDF-ka z kreatywnej pracowni. Tak właśnie wygląda jej przód. I to, co zrobiliśmy w pierwszej części tego filmu, no to w ruch poszło czarne gesso, wszystko zostało wygessowane. Została pomalowana frontowa dynia razem ze swoim elementem, tym ozdobnym takim tutaj, prawda, ogonkiem. Wszystko, co miało zostać pomalowane na czarno, zostało. Reszta elementów, które będziemy dzisiaj składać, zamęt do kupy, to są elementy oklejone papierem. Kolekcja zeszłoroczna Autumn Beauty od Craft O'Clock. Mam nadzieję, że nie pomyliłam kolekcji, tak jak powiedziałam, bo coś mi się zdaje, że były, że miałam dwie kolekcje pomieszane. Tą od Craft O'Clock i tą od Alchemy of Art, ale nie jestem pewna, więc nie będę tutaj, wiecie, za bardzo się na ten temat rozwodzić. Pierwsza część, czyli ta tablica, została wklejona w podstawkę. I teraz tutaj mamy też taką ramkę na górze, ona też została wklejona. Ja tutaj do tej ramki dotknę sobie, pewnie od góry to Wy nie za wiele będziecie widzieć, więc spróbujmy tak. Dotknę sobie teraz tutaj od góry, mam nadzieję, że ja tego nie skleiłam też tu. No co jest? No nie mówcie, że tak się nie da. No da się. Nie skleiłam tego i nie podkleiłam też tych wypustek. Ja tutaj po prostu przygotuję wyklejoną papierem matę. A tutaj dorobię coś, żeby można było wyciągnąć matę i włożyć na przykład zdjęcie. Tak rozumiecie, o co mi chodzi, nie? A reszta po bokach została, no halo, została przyklejona. No przecież tu nie mogło mi się to przykleić, bo tu w ogóle nie smarowałam żel medium. No to co tu się stało? O, tutaj doszło do końca, tak, bo nie zostało posmarowane żel medium. No i tutaj też dochodzi do końca, choć tu żel medium było. A teraz mi się to podniosło, ale to nic nie szkodzi, to jest, wiecie, zawsze można to dokleić. To po prostu nie jest zbyt grube, tak? To nie ma tu miejsca, żeby tutaj, wiecie, jakoś strasznie szaleć i jakieś grube maty dawać tutaj, więc tu będzie prawdopodobnie tylko papier. Dobra, przystępujemy do sklejania tych elementów. No i czy ja to zrobiłam źle? No nie mogłam tego zrobić źle przecież. No nie mogłam. No nie mogłam i nie zrobiłam. Tutaj, gdzie było to pęknięcie, tak? Tu, gdzie było to takie pęknięcie, tutaj wchodzi ta nasza gruszka, dynia, przepraszam, od początku myślałam, że to jest gruszka, ale to jest dynia. O, i tak ładnie tu będzie to przymocowane, tylko ja sobie pozwolę to jednak mimo wszystko przykleić. Przyniosłam nowe żel medium, bo tam to już niezbyt do czegokolwiek się nad... Ależ mnie... Ole! O, wow! Pentard Heavy Body Gel. Ale ekstra! No jak masełko. Tamte już było chyba po prostu stare, wiecie? I dlatego ono się tak... takie było ciągnące i takie, wiecie, nie? Heavy Body Gel wysychane przezroczysto. Mój jest matowy, więc tym bardziej nie będzie go widać. Ok, tu sobie
Naklejam. Zawsze się zastanawiałam, do czego służy druga część tego szpikulca, bo ja mam taki szpikulec, że tutaj jest ta, taka płaska część, a tu jest szpikulec, nie? Zawsze się zastanawiałam, do czego to służy. No to powiem Wam, że idealnie służy do nakładania heavy body. O, naprawdę ideolo. Ok, teraz sobie tutaj rozmasuję, żeby mi mimo wszystko nie wylazło. Ja to cały czas tutaj rozmasowuję. Żeby mi to tak za mocno nie wylazło. No i sobie to tutaj wkleję. Ten otóż tak właśnie, że sposób. Ale chciałabym, żeby jednak tutaj trochę tej części było widać. Dobra. I teraz, tak jak mówiłam, tą część zamontuję. Ja wiem, że to stoi i Wy na razie niewiele widzicie, tak? Ale tą część zamontuję sobie tutaj w tej podstawce i do niej dołożę resztę elementów. Więc muszę to trzymać w ten sposób, bo inaczej... No, ja nie będę nic widzieć, więc ja, a jak ja nie będę nic widzieć, to ja tego nie przykleję. Więc znowu biorę sobie tutaj heavy body. Nie smaruję, znaczy posmarowało się, ale staram się, żeby nie był wysmarowany spód. Chociaż tutaj może być wysmarowany. To akurat nie będzie przeszkadzać. Tego nie będzie widać. Więc jak tutaj sobie posmaruję, to to mi się powinno jeszcze dokleić dodatkowo do spodu, tak, do tej podstawki. I jeszcze powinno mi dodatkowo zabezpieczyć to przed poruszaniem się. No i teraz muszę to tutaj całe wsunąć, co nie jest wcale takie proste. Ruszyłam teraz telefonem jeszcze na dodatek. No nie, okej. Okay. Za diabła nie, okej. Okay. Teraz może. Teraz może. Żeby się tu papier wygiął. Czy to się trzyma choć odrobinę? Niekoniecznie. Jeszcze raz. No tu. Właśnie tutaj to ma wleść. Dokładnie w to miejsce. To musi się w miarę trzymać, bo do tego będą doklejone inne elementy. A ja nie chciałabym, żeby to tak wszystko leżało na sobie. To jest wykrzywione. Trzymam to chwilę w ten sposób. A jak mi się to nie ułoży tak jak trzeba, to po prostu najzwyczajniej w świecie wsunę tam birmatę i zabezpieczę to birmatą. Bo chciałabym, żeby to jednak tworzyło taką perspektywę 3D. Ale nie za bardzo to chce mi tworzyć perspektywę 3D. Tylko jeszcze nie wiem dlaczego. Tu jeszcze heavy nie chwyciło dokładnie. Ale to nie jest problem. Muszę tu włożyć piankę, bo to nie będzie dobrze wyglądać po prostu najzwyczajniej w świecie. Nie będzie to dobrze wyglądać. Myślę, że 2 razy po 3 mm to w zupełności wystarczy. Zaraz się przekonamy.
Myślę, że w zupełności starczy. Tak, żeby nie było widać, nie? No, nawet więcej mogłam sunąć niż 6 mm. Ok, i jeszcze z tej strony zrobimy ten sam zabieg. Tutaj zrobię ten sam zabieg, czyli po prostu włożę piankę. To już nie jest takie łatwe. Ok, ale jest. No i teraz mam nadzieję, że nie będzie mi się to wykrzywiać i nie będzie mi się to przekrzywiać i że będę mogła teraz zamontować resztę tej mojej konstrukcji. Patrzę, że tutaj jak zdzierałam papier, to odrobineczkę mi się starło mi się gesso tutaj z tej HDF-ki i ona jest teraz taka bardzo jasna, a tego nie chcę. Wolę nawet troszkę kant papieru przymalować, niż zostawić ją taką brzydką. Tak trochę jakbym tuszem robiła teraz, nie? Tak sobie, o, widzicie? Delikatnie boczki tylko, bo tu widać po prostu odcięty biały papier, a to mi się niekoniecznie podoba. I teraz mam odrobinę tego gessa tutaj na zewnątrz papieru, ale by się zrobiła taka ładna rameczka. To nie, zupełnie mi to nie przeszkadza. Ok. Pokrowka. Co to ja wolę sobie zamknąć chętnie. Dobra. Teraz jeszcze tutaj. Znowu mam całe ręce brudne. No, ja mam wrażenie, że ja tylko dotknę tego słoika i już mam palce czarne. Tutaj, ale no teraz to maznęłam. Dobra, nie będę już tego robić, bo teraz sobie pomazałam całą pracę. Spróbuję to jeszcze posunąć. Gesso, produkt wodny. Wystarczy. Mokra ściereczka i już go nie mamy. Mamy znowu biały papier. Tak to jeszcze pojadę woskiem po tych krawędziach, więc nie ma się tutaj co przejmować, ale no mogłam to wcześniej, że tak powiem, sprawdzić. Ale teraz już mam naprawdę suchy pędzelek, więc jak sobie jadę tutaj po tych krawędziach tym suchym pędzelkiem, to on mi już tylko naprawdę jedzie po krawędziach, a nie i zamalowuje ten biały papier, a nie po samym papierze, tak? Także tutaj już nie boję się, że sobie przejadę.
A jak mówię, jeszcze będę to woskować, więc nie ma w ogóle strachu. Dobra. Teraz tu musi być ten z tym. Ale też dobrze by było, żeby było odsunięte. Czyli tu sobie zrobię 3 mm dystans. Nie spodziewałam się, że będę tu wykorzystywać taśmę pionkową, wiecie? Na szczęście ją miałam. Na szczęście ją miałam. Oczywiście moja praca, jak wy to oglądacie, to ona już jest skończona. Widać to zresztą na zdjęciach, które ją reklamują tutaj na YouTubie. Okej. Tak to wygląda póki co. Tu jest 6 mm, tu są 3 mm. No i teraz tutaj przyjdzie jeszcze ta część. Tak. Też tu trochę przejadę po krawędzie. Papier w niektórych miejscach musiałam pilniczkiem spiłować, tak? Bo było go troszkę za dużo. Czy ja bym może od razu chciała to? Szkoda, że nie mogę zrobić ankiety. Że teraz tak, to będzie przyklejone. To będzie po prostu przyklejone na płasko. A będzie przyklejone na płasko, bo już mi nie starcza powierzchni tutaj, tej odległości. Więc to przykleję. No nie pożałowałam tego heavy body, teraz muszę się pobawić tu, żeby mi też nie powypływało wszędzie, chociaż tak jak mówię, heavy body gel zasycha na przezroczysto. Tu sobie to spasuje. No chłopie. Tak, to sobie spasuje. Gitara. Jest dobrze, jest dobrze. Teraz to. Jeszcze mam tylko
chybiczka, to go sobie użyję. Okej. Sobie powycieram, gdzie mi wyszło. Tak, ten odgłos, który teraz słyszeliście, to jest wycieranie narzędzia w fartuch. Już mogę zakręcić. I teraz tutaj na to dam piankę. Ja nie mam pojęcia, jak pianka działa z HDF-ką. No wiadomo, z papierem działa dobrze, nie? Przykleja się do papieru i jest dobrze. Natomiast jak działa z HDF-ką, powiem Wam, że nie wiem. Ale dociskam kością i ona tutaj do tej HDF-ki to dobrze przywarła, więc mam nadzieję, że nic złego się z nią nie stanie. I tu mamy przyklejoną kolejną dynkę. No, proszę Państwa, nie jest tak źle, jakby się zdawać mogło, że będzie. Nawet bym powiedziała, że podoba się to dla mnie. Spadło. Wosk. Teraz jednak muszę dokonać pewnego zabiegu. Widzę, że tutaj gdzie próbowałam umieścić tą matę, to mi jednak tu troszkę się rozkleja. A tego bym nie chciała, żeby rozkleiło, więc z drugiej strony zrobię identyczny. Tu nie. Tu trochę. Tu nie. Okay. Czyli w tych dwóch miejscach delikatnie mi ta odeszła, ta ramka, i widzę, że mi się tu u góry podnosi, więc tu się nie trzyma. Dziad. Zaraz ją tu przymocujemy. Nie ma strachu. No dobrze, teraz jak ona jest sklejona i jest w miarę sucha, to można zobaczyć, gdzie mamy ewentualne niedociągnięcia, przebłyszczenia. Tutaj widzę, że dotknęłam ręką z wody, więc ja pozwolę sobie jeszcze tą górę delikatnie domalować. Tak, szczególnie, a tutaj to może niekoniecznie, bo tutaj ma wejść papier, więc, ale tutaj, gdzie papier nie ma wejść, a dotknęłam sobie ręką, jak doklejałam heavy, to ja sobie tutaj pozwolę to troszeczkę jeszcze przetrzeć tym gesso, żeby mieć ładny czarny kolor.
jak nie będzie wchodzić to zdjęcie i ta baza, no to nie będzie wchodzić, no po prostu. Chociaż to miała być chyba z założenia ramka na zdjęcie, ale będzie mniejsze, wklejone. Ok. Myślę, że dość. Tu nie, bo tam ma wejść coś. I jeszcze tutaj na dole też mam wrażenie, że nie jest zupełnie do końca tak czarno, jak ja bym chciała, żeby było. I teraz, tak jak to już 6 razy mówiłam, to powtórzę raz jeszcze. Desso jest produktem wodnym. Ono generalnie po zeschnięciu powinno być czarne i nie reagować z mediami po takim permanentnym wyschnięciu. Ale to nie jest tak, że ono już nie będzie reagować kompletnie z wodą. I ja wiem, że niektórzy powiedzą, że nie, no co ty gadasz, jak wyschnie, to będzie, to już będzie wyschnięte, to już amen. No nie. Ja mam wygasowane na czarno to moje pianino, ten mój fortepian. Film jest dostępny, jak ktoś jest zainteresowany, o czym ja mówię, to... A nie, nie ma filmu. Nie ma filmu, przepraszam, bo on jest za wielki. I ja go nie mogę pokazać na filmie. Znaczy, pewnie jest jakiś sposób, ale ja go jeszcze nie odkryłam zwyczajnie. Więc nie ma fortepianu na kanale, jest na mediach społecznościowych. Tam na Facebooku i na Instagramie. Jeśli ktoś jest zainteresowany. Więc jak ja wycieram z niego kurze suchą szmatką, to się nic nie dzieje. Natomiast jak kiedyś przetarłam go taką wilgotną szmatką, to gesso zostało na tej szmatce. Oczywiście, że tam wiecie, nie całe gesso, nie? To nie jest tak, że ja sobie starłam kolor z tego fortepianu, ale to oznacza, że jednak ono trochę zareagowało z wodą. I tam jeszcze był jakiś detergent na tym, więc taki wiecie, do kurzy. No więc niestety trochę zareagowało. Dlatego ja tą moją HDF-kę z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby woda nic jej nie zrobiła. A po drugie, żeby ona się tak bardzo nie kurzyła. Bo do tego gessa to wszystko się lepi. To żeby się tak bardzo nie kurzyła, ja ją pociągnę werniszem, czy jak to tam się nazywa. Z tym, że... ależ teraz to sobie to zrobiłam. Po prostu... Po prostu sobie tutaj zrobiłam teraz rewolucję. I nie mam za co złapać, żeby się za bardzo nie pobrudzić. Ja tam oczywiście od spodu tą stopkę jeszcze pomaluję, jak już będzie wszystko w tej HDF-ce zrobione, nie? To wiadomka. Dobra. Posprzątajmy teraz tą czerń. Pędzel do wody. Mój syn prowadzi jakieś ożywione rozmowy teraz. Jak go słyszę, mam nadzieję, że wy nie. Czy aż tak dobrze ten mikrofon nie zbiera, mam nadzieję. Dobra, znowu jestem cała uwalona w gazie.
Teraz chciałam jeszcze sobie dociąć te dynki, ale bez ramki, bo z ramką to już na pewno to nie będzie tu pasować. Chciałam sobie dociąć te dynki, żeby je tutaj jeszcze z brzegu umieścić. I mówiłam Wam też, że chciałabym umieścić tutaj jeszcze kwiatki, ale wydaje mi się, że tego nie zrobię, bo tutaj już za bardzo na nie nie ma miejsca po prostu. Najpierw zobaczymy, jak to będzie wyglądać z tymi dyniami, bo mogę je wyciąć zupełnie niepotrzebnie. Teraz patrzę na te dynki, to ten ogonek od dyni powinien być zielony, a nie czarny. U mnie jest czarny, ale zaraz spróbujemy go tam też troszkę pochlapać pianką, chciałam powiedzieć. Nie pianką, tylko mgiełką oczywiście. Bo takiej farby nie mam, ale mam zielony wosk. Mam zielony wosk, zapomniałam. O, widzicie? I ja tutaj sobie chciałam... I chciałam tą dynkę tutaj jeszcze przyczepić. Albo tutaj, to się nie zmieści. Albo tutaj te pianki też są i też się teraz to nie zmieści. A jakbym ją przecięła? O, tutaj też by się pięknie zmieściło. To będzie widać, że ona jest odcięta. Nie, nie będzie widać, że jest odcięta. Tylko nie chciałabym, żeby ona mi wyszła poza obręb całej tutaj tej konstrukcji. Więc tu zrobimy też pianeczkę 3 mm. I ją tutaj po prostu wsuniemy. O, i ona tutaj będzie. Ona tutaj będzie wystawać. O. Pięknie. A teraz z tą da się coś zrobić? No oczywiście, że tak. Tylko, że ona musi wejść tutaj na płasko. Czyli klej. Czyli klej i kleimy. Nie oszaleję za chwilę. Teraz telewizor na cały regulator włączył. Tak zaprowadzony. Może być. Ok. I teraz moim zdaniem jest ok. Teraz chciałabym. Co ja chciałabym zrobić? Boję się tutaj chlapnąć. Tu boję się chlapnąć, więc tutaj, tu patrzę, że mam też niedomalowane w dwóch, znaczy domalowane, tylko dotknięte farbą. Ale ja mam sporo zielonych włosków. Dwa. No nie, trochę więcej. Ten jest bardziej turkusowy niż zielony. No dobra. Czyli tak. Metal jasna zielona.
No nie, nie wierzę. Metal ciemny, zielona. Turtle green, czyli turkusowy, turkusowa, żółwiowa zieleń, sorry. I turkusowa. Ja myślę, że ja zacznę od tej żółwiowej zieleni. Zobaczę, jak to będzie wyglądać. Wiecie, co ja robię, nie? Nie, no git. Ale ładnie. Jak to z woskami. Z woskami zawsze jest ładnie. Woski to jest taki preparat, że z nimi jest zawsze ładnie. Jak dla mnie. A na zielonym, na czarnym gesso to woski wyglądają przepięknie. Ja mam nadzieję, że wy tutaj za chwilę coś zobaczycie z tym zielonym. Teraz wzięłabym tą ciemną zieleń. Tylko będę zamykać je, bo mi się mogą pomylić kolory. I ta ciemna zieleń, ona wygląda bardzo podobnie do tego żółwiowego, ale jest zdecydowanie od niego jaśniejsza. Więc tu sobie pomaziamy. Nie mam niestety ani pomarańczowego, ani czerwonego wosku, a bardzo by mi się przydał. To jeszcze też sobie trochę maźniemy. Nie, no ładnie. To wygląda tak, jakby było trochę srebrne. Ale tutaj po boku jeszcze sobie troszkę od góry i tu tą część uspójnimy. Ładnie to wygląda. Tu sobie masnęłam, widzę. No ładnie to wygląda z tym zielonym. I teraz ten ciemnozielony chciałabym też tutaj na tych listeczkach zrobić. Czy wy coś tutaj widzicie? Ja lubię woski. Naprawdę lubię woski. Praca z woskami jest dla mnie super cool. Ja tak się lubię bawić, lubię maziać. Czy to robię palcem, czy to robię pędzlem, to już nie ma dla mnie takiego znaczenia. Ja po prostu lubię pracować z woskiem. Tu też trochę jeszcze tego zielonego, bo nie chciałabym, żeby tutaj było za dużo tych kolorów, tak? To powinien być żółty i będzie złoty, ale tego zielonego też mogę odrobinę dorzucić. I rozcieram wosk na ręku, żeby go trochę ocieplić. I on wtedy jest tak, bo tutaj widzicie, to jest taka stała konsystencja, nie? A jak go ocieplimy na ręku, to on się robi taki kremowy, taki wspaniały. I w dotyku, i okej. Dobra. Myślę, że zielony już mamy zorganizowanie dobrze. Jasnozielonego nie będę już używać. Potrzebuję chusteczkę. I teraz wezmę sobie to królewskie złoto i spróbuję trochę wywoskować tą ciemną, smutną ramkę, bo ona tu mi naprawdę wygląda smutno. Więc weźmiemy sobie pędzel, tak, ja mam takie pędzle, wiecie, szczeciniaste. I weźmiemy to królewskie złoto. I będziemy się teraz taplać. Na folii albo na macie, albo na ręku, no wiadomo, nie? Odsysam sobie troszkę
tego złota, żeby nie narobić sobie takich, wiecie, plam, nie? No i teraz woskuję sobie delikatnie, bardzo delikatnie, prawie w ogóle nie przyciskam pędzla. Tak, robię sobie takie dookoła. Tu w rogach można mocniej. Dookoła, dookoła, u góry. Tu na górze mam jeszcze sporo tego wosku, tak? Więc jak robię tą górną częścią, to zostawiam sporo tego wosku, a jak robię bokiem, to ledwo, ledwo muskam. Teraz górą dużo, tak? A bokiem muskam sobie tą rameczkę. No i myślę, że ona jest już bardzo złota. Tu jeszcze u góry mogła troszkę. I to zupełnie zmieniło ogląd tej ramki. Była taka czarna i smutna, a teraz jak ja ją tutaj połechtałam tym złotem, to ona wygląda no zupełnie inaczej. Ponieważ ja mam tutaj sporą przestrzeń, w ogóle prawie nie ma przestrzeni, ale wiecie, o co mi chodzi, nie? W porównaniu do tego listka na przykład, no to tutaj sporo musiałam wywoskować, więc dlatego wzięłam do tego pędzel. Natomiast gdybym miała robić takie maleńkie skrawki, to dalej bym to robiła po prostu palcem, tak? No wydaje mi się, że jeszcze może mogę tutaj odrobinę mocniej przyświecić to. O tak. Okej. I tutaj jeszcze też potrzebuję troszeczkę więcej tego wosku. Widzicie? No zupełnie inaczej to wygląda. Zupełnie inaczej to wygląda. I ten sam zabieg, to już mam sucho, więc ten sam zabieg poczynię na podstawce. I też ją sobie delikatnie po brzeszku. Delikatnie. Nie chcę tego całego pokryć złotem, tak? Ja nie chcę, żeby ta podstawka była cała złota. Ja chcę tylko delikatnie ją tutaj wyzłocić i uspójnić z górą. Teraz tu też mogę ten tył, resztką tego wosku, co tutaj mam, po prostu teraz wycieram z wosku pędzel, tak? Nic tu więcej już nie robię, wycieram z wosku pędzel. Miejscami mam więcej tego wosku, zaraz Wam pokażę, miejscami mniej. Tutaj mocniej trochę przycisnę na krawędziach. Ok. Tu mam wszystko takie samo. Tak? To mi się nie trzyma. No mnie tu szlak zaraz trafi. Że mi się to tutaj odkleja. Albo ja już jestem... No nie jestem spaczona, odkleja się. Muszę tu jeszcze odrobineczkę tego heavy wcisnąć. Tu patrzę, że na górze mi się nie powoskowało za dobrze. To tutaj sobie jeszcze możemy tym cieplutkim woseczkiem tak delikatnie zrobić palcem.
I teraz moja podstawka wygląda jak taka, wiecie, nadszarpnięta zębem czasu. Bo widać i to czarne, i to złote. Docieram sobie pędzel. Ok. Super. I teraz mogę jeszcze się pokusić o delikatnie wyzłocenie tych dyniek. Szczególnie tej tu z przodu. Nie widać coś za bardzo tego mojego złota. No teraz widać. Teraz widać, ale teraz jeszcze tak patrzę. Ta moja zieleń jest taka smutnawa. Za bardzo maznęłam. Jednak ja Wam powiem, że ja lepiej czuję ten wosk i lepiej mi się to nakłada jednak palcem. Ja wtedy dobrze czuję, że tak powiem, że on się nakłada, ja go wtedy lepiej widzę niż pędzlem. Ale do takich właśnie, jak chcę wjechać krawędzi do środka, no to pędzel jest dużo lepszy niż palec. Nie wiem, czy teraz za mocno tego nie wyzłociłam tu w środku. Ale no cóż. Już jest wyzłocone, więc nie będziemy polemizować, nie? Wiadomo, że złota nigdy nie za wiele. Kto mówi moja Tosia, na złote, a skromne. Ok. To trochę jeszcze. Dobra. Myślę, że mogę wytrzeć już pędzel. Zakręcić sobie wosk. Ja wycieram pędzel. To ja nie chcę powiedzieć, że to działa, tak? I że tak trzeba robić. Ja tak robię. Ja pędzel po wosku wycieram mocno w wilgotną szmatkę. Mocno. Po czym biorę ręcznik papierowy, którego nie mam przy sobie teraz. I wycieram pędzel do sucha. To więc zrobię to o fartu. Teraz jest suchy. Ten wosk tutaj jest na nim, bo to trzeba by było do terpentyny włożyć albo do rozpuszczalnika, ale ja nie posiadam takich rzeczy. W związku z tym nie mogę tego zrobić. Wosk z ręki już nie schodzi tak łatwo jak gesso. Należy umyć ręce w ciepłej wodzie z mydłem, wtedy wosk elegancko zejdzie. Dobrze, tak wygląda moja dynka. Wyzłocona, znaczy dynka, moja tablica. Wyzłocona, pozłocona. Tutaj na tych wszystkich, mam nadzieję, że to będzie widać, na tych wszystkich tutaj kantach jest wyzłocone, tak? Tutaj też, nie wszędzie, ale wiecie, tak ma być, nie?
Jest też pozłocona. Z tyłu wyszło pięknie, bo tutaj wytarłam pędzel. Tak, i tutaj też. I tutaj te ranty są takie mocniej świecące. No a ten przód, tak jak szedł pędzel i zostawiał, specjalnie to robiłam pędzlem, tak? Tak jak szedł pędzel i zostawiał strukturę pędzla, po prostu, tego włosia, tak mamy teraz to elegancko wywoskowane. No dobra, to teraz zabierzmy się za ten warnisz, czy wernisz, warnisz. Z tego co wiem, pędzle po warniszu można wyrzucić do śmieci. Dlatego ja sobie wezmę pędzel, którego używałam do heavy body. I to był ten chyba. Wytrzemy do sucha. Nie, to mi zdecydowanie nie był ten. To był ten chyba. Nie sądzę. Na pewno nie, bo tym nie malowałam na czarno, co ja zrobiłam z tym pędzlem do od heavy body. Bo tam mam jeszcze cienkie pędzle, ale to nie chcę nim malować. No ależ pięknie i za naprawdę ci się to udało. No puh, majstersztyk po prostu. No dobra, i teraz w środku tą tablicę pociągnę sobie tym warniszem, żeby ona była świecąca i żeby nie przywierał do niej kurz. Ja ten warnisz kupiłam oczywiście w Ekszanie, nie? Bo to nie jest ten z pentartu, ale on powinien właśnie zostawić taką jakby lakierową poświatę. On wysycha na przezroczysto. Wosk się go nie boi. Teraz pewnie w listopadzie będę robić kolejną miseczkę, więc tego warniszu też będę używać sporo, bo on po prostu ma za zadanie działać jak lakier, tak? Mam nadzieję, że on mi tutaj tego nie skleił, bo tutaj dojechałam. Nieopatrznie. Okej. Okay. To nie jest jakieś mistrzostwo świata w pomalowaniu tego, tym warniszem, ale mam za mały pędzelek przede wszystkim, no. Mam w sypialni, tam gdzie mam resztę rzeczy, takich tych z pracowni, oczywiście duże pędzle, ale no, przyniosłam sobie akurat małe, same. Teraz nie chce mi się już latać w domu z powrotem. I on właśnie wyschnie na przezroczysto i spowoduje, że ta nasza tafla tej tablicy będzie trochę taka zabezpieczona jakby lakierem. On nie będzie wybłyszczał, bo on nie jest glossy, nie? A jest gloss. Więc może nie będzie błyszczał. Damy mu wyschnąć porządnie. Mogę go potraktować oczywiście nagrzewnicą, ale nie, jakoś mi się bardzo nie śpieszę, nie? Mam też niepewnie. Jakby się okazało, że trochę przytłumił ten wosk, no to jeszcze raz powoskuję, nie? To nie robi mi przecież. To, co ja tutaj robię, ja nauczyłam się na przeróżnych warsztatach, tak? To nie jest tak, że ja sobie usiadłam dzisiaj i wymyśliłam, że użyję wosków i gessa, bo kiedyś to ja nie wiedziałam, co to jest gesso, nie? I co to są woski. Że ja tak sobie, wiecie, nie?
Nie, tego się nauczyłam po prostu na warsztatach przeróżnych i u Karoliny, i u Kasi, i na warsztatach z Olą. Teraz na warsztatach z Olą to po prostu wiedzę tajemną posiadłyśmy, naprawdę. Jak te miseczki, to nic nie mówię po prostu, nie? Jak robiłyśmy te miseczki. Jakie to było fantastyko, jak one się zmieniały, jak nakładałyśmy tam te wszystkie woski i jak to pięknie zaczynało wyglądać i w ogóle, no to jest po prostu magia warsztatów, nie? Że dostajecie coś tam. Pokazywałam Wam taką na filmie z Warsztaty w Tykocinie. Na tym filmie pokazuję Wam miseczkę w stanie surowym, czyli po prostu odciśnięta glinka w foremce. I moja już wyschła i jest gotowa do tego, żeby z nią zacząć pracować. I zacznę z nią pracować i ją Wam pokażę. Muszę tylko zobaczyć. Jezu, teraz włożyłam ten szpikulec w Glossy Accent. No, on jest ze mną biedny. Muszę tylko sprawdzić, czy nie ma na rynku jeszcze jednego koloru zielonego wosku. Bo ja mam cztery razem z tym turkusem, tak widać. Razem z tym turkusem są cztery, a mi się wydaje, że w tej miseczce jest pięć linii jakby do pomalowania, tak? Bo to jest mandala, ta miseczka. Ona jest odciśnięta na formie mandali, wzorze mandali, tak? Nie formie, tylko wzorze. Nie, Glossy Accent nie robi krzywdy. Glossy Accent nie robi krzywdy woskowi. Potwierdzam z całą mocą. Czyli dalej wosk elegancko widać i błyszczy się teraz ta cała moja tablica tu z tyłu po prostu od tego Glossy Accent, tak? No bo on jest błyszczący. Jak to lakier? Lakiery zwykle są błyszczące. Ok, jak to wygląda z przodu? No z przodu też wygląda dobrze. Widać co prawda linię pędzla, tak? Ale no to maluję to pędzlem, więc no jak ma, co ma być widać? Linię gąbki? No nie. Nie wiem, czy by to lepiej wyglądało, jakbym tą gąbką pomalowała, ale już nieważne. Nieważne. Dobrze, moi drodzy. Jak wygląda moja tablica? W całej okazałości. Okej, musiałam się dogadać z moim dzieckiem co do zamówienia z Maka, bo właśnie ze swoją koleżanką zamawia Maka. Więc przyszedł zapytać, czy też bym coś chciała. Nie użyłam w końcu tego wosku, tego metal brąz, ale to nic straconego, nie? Użyłam za to dwóch kolorów zielonego, czyli tego żółwiowego zielonego i ciemnozielonego. I użyłam królewskiego złota. Gdzież ono się podziało? No nie wierzę. A, tu schowałam. I królewskiego złota. Czyli tych trzech wosków użyłam, przepraszam, tych trzech wosków użyłam do wykończenia tej HDF-ki. Wygląda ona tak. Ona jest jeszcze mokra i to bardzo mokra, bo to warnisz klei mi się do rąk. Tu zresztą widać na wierzchu taką białą kropelkę, nie? Ok. To wyschnie. Jak wyschnie, to dorobię jeszcze matę. Znaczy dorobię matę i potem wsunę, jak już wyschnie. Myślę, że brązową, nie? W sensie z kraftowego papieru. I chciałam na ten kraftowy papier przykleić te brązowe
listki. To będzie pięknie wyglądać. Ja to tak zostawię, wiecie, bo... Bo tu przeszkadza łeb tej gruszki, która została, dyni Boże, która została mimo wszystko jednakże wklejona, tak? Tak wygląda bardzo ładnie, bardzo ładnie. Naprawdę bardzo ładnie. Ale nie pomyślałam o tym, że przykleiłam tutaj... Przykleiłam czy nie przykleiłam? Muszę to sprawdzić. Wydaje mi się, że przykleiłam. No... Przykleiłam tutaj, wiecie, górę tej dyni podłużnej. Tu muszę... To jest jeszcze mokre, więc nie będę teraz tym tak za bardzo ruszać, dobra? Bo tutaj dołożyłam jeszcze z boku, tu na bokach dołożyłam jeszcze heavy, żeby mi się to ładnie skleiło. Ale może ja to tak zostawię. Nawet jeśli to tutaj odstaje, to po prostu widać, że to należy tutaj podnieść, tak? I tak to myślę, że zostawię. A tutaj ścisnę klipsem. Tylko mam klips oczywiście w pokoju tym drugim, więc pracowni, więc... Okej. Okay. Bardzo mi się to podoba. Z tym papierem wygląda dużo lepiej niż bez tego papieru. I to złoto teraz tutaj bardzo, bardzo, bardzo dobrze się komponuje. Ono z tym czarnym też się komponowało wyśmienicie, ale no musi to jeszcze, wiecie, musi to teraz poleżeć, wyschnąć. Cały ten warnisz musi wyschnąć. Tak on wygląda. Akrylik, warnisz, gloss. Czyli po prostu lakier. Tak, lakier... jakiś tam, to jest Heavy Body, gel matowy, piękny, wyśmienity, z pentartu, jak masełko, taką ma konstrukcję. Ten też miał kiedyś konstrukcję masełka, ale ten ma z 5 lat albo więcej, więc on już się po prostu, wiecie, wysechł. I zresztą tu mi się to rozwaliło, całe to pozłotko, dlatego on wysychał, nawet jeśli był bardzo mocno zakręcony. Tutaj to pozłotko jest w całości dobrze dociśnięte, to nie będzie wysychać, tak? No i zakręcony. A jakby się to pozłotko urwało, to po prostu należy folię spożywczą nałożyć na górę i zakręcić zakrętką i też będzie dobrze. Ok. To wszystko. Tak wygląda moja tablica z ozdobami i z tymi dyniami z przodu. Ta HDF-ka była kupiona w kreatywnej pracowni. Raz mi się udało dobrze zmierzyć i kupić wymiar i ona nie ma 40 cm wysokości ani szerokości, ale powiem Wam, szerokości ma 19 cm, to jest 7,5 cala, a w wysokości ma, razem z tym tutaj czymś, ma 8,5 cala, bez tego ma 8 cali. Sama ta tablica ma 4¼ wysokości, a szerokości tablica sama ma 7 cali, czyli cała wysokość HDF-ki do, razem z tym uchwytem tutaj, wynosi 21,5 cm. Szerokość całej tablicy z ramką 18 cm, a wysokość 10,5. Czyli tu wejdzie spokojnie zdjęcie 10x15, tak? Spokojniejście wejdzie. Bo tutaj od tych cypków jest 14 cm. Tak, 10x15. Spokojnie zdjęcie tutaj wejdzie. Dobrze, na dziś to wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że jesteście ze mną, że przychodzicie na kanał, że oglądacie moje filmy. Bardzo i wciąż proszę o to, żeby zostawić po sobie jakiś ślad, czy to w postaci kciuka, czy w postaci komentarza. Takich filmów mediowych będzie na moim kanale więcej, szczególnie w nowym roku. A jeszcze może w listopadzie zrobimy sobie też jakąś mediową, fajną
fajną HDF-kę, no i w grudniu pewnie jakąś świąteczną. A od nowego roku wtedy pomyślimy o takich pracach w większym wymiarze. Na dziś to wszystko. Żegnam się z Wami czule. Do zobaczenia w następnych filmach. Pa!